silny wstrząs w kopalni ZG Rudna. Wszyscy zostali szczęśliwie ewakuowani. Antyterroryści szukali narkotyków. Wachlarz tych narkotyków był tutaj dosyć szeroki. 18 października, Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wtorkowe wydarzenia. 6 górników zostało rannych po nocnym wstrząsie w kopalni ZG Rudna. Poszkodowani trafili do szpitali w Lubinie i Głogowie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do silnego wstrząsu w kopalni Rudna doszło o 1:50 w nocy. W rejonie zagrożenia znajdowało się 6 górników. Miał miejsce wstrząs samoistny o dość dużej sile, bo 1,1 razy 10 do 8 dżula. Zdarzyło się to na oddziale G7. A ranni pracownicy zostali przewiezieni do szpitali w Głogowie i Lubinie. W wyniku akcji ratunkowej wszyscy zostali szczęśliwie ewakuowani. Ich życiu nic nie zagraża, natomiast są lekko poszkodowani i przebywają w szpitalach. Przyjęliśmy 2 górników do Głogowskiego Szpitala Powiatowego, którzy doznali urazu podczas pracy w kopalni. Wykonaliśmy badania diagnostyczne, w tym badania tomografu komputerowego i pacjentów przyjęliśmy do oddziału urazowo-ortopedycznego. Jeden z tych pacjentów, młodszy, 39-letni pracownik kopalni, ma uraz kręgosłupa, natomiast starszy pracownik, 46-letni, uraz miednicy. Obaj są w stanie ogólnym dobrym. Trafiło do nas łącznie 4 górników. Jeden z nich po podstawowym zaopatrzeniu na izbie przyjęć mógł wrócić do domu. 2 musiało zostać w szpitalu. Jeden na oddziale ortopedii, 2 na chirurgii ogólnej, a 1 wymagał zaopatrzenia neurochirurgicznego i w związku z tym trafił do szpitala w Legnicy. To już kolejny wypadek w kopalni Polskiej Miedzi w ciągu ostatnich 3 tygodni. Policjanci zajmujący się przestępczością narkotykową z komend we Wrocławiu i Legnicy zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o handel środkami odurzającymi na dużą skalę. Legniczanie, w tym jeden poszukiwany listem gończym, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wiadomo już, że do jednego ze spektakularnych zatrzymań doszło w piątkowe przedpołudnie w samym centrum Legnicy. Policjanci z oddziału antyterrorystycznego z hukiem weszli do mieszkania na 2 piętrze bloku przy ulicy Złotoryjskiej, które wynajmował jeden z podejrzanych. Zatrzymano w sumie 4 osoby w wieku od 24 do 38 lat, 2 z nich to kobiety. Jedną z zatrzymanych osób był 32-letni legniczanin, który poszukiwany był listem gończym celem odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 3,5 roku właśnie związanej z narkotykami. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych zatrzymanych osób ujawniono 891 gram amfetaminy, ponad 245 gram marihuany, metamfetaminę, ponad 4 gramy kokainy, więc powiedzmy wachlarz tych narkotyków był tutaj dosyć szeroki. W mieszkaniu wynajmowanym przez mężczyznę znaleziono ponadto wagi elektroniczne i służące do porcjowania narkotyków charakterystyczne woreczki strunowe. W sumie w różnych miejscach Legnicy znaleziono prawie 2,5 kg środków odurzających, których czarnorynkowa wartość wynosi niemal 350 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli chodzi o drugą z zatrzymanych osób, to posiadała drobne ilości narkotyków w postaci marihuany. Była to legniczanka. Wobec niej zastosowano środek karny w postaci dozoru policji. Następnie funkcjonariusze zatrzymali kolejną podejrzaną parę. Podobnie jak w przypadku poprzedniego duetu, on trafił do aresztu, a wobec niej zastosowano dozór policji. Wiadomo, że znaleziono także 4 egzemplarze broni, z czego już wstępne badania wykazały, że 2 z nich to broń palna. Ponadto do sprawy zabezpieczono 13 tysięcy złotych w gotówce i motocykl marki Suzuki. 13. edycja Dolnośląskich Nagród Gospodarczych Gryf już za nami. Na wielkiej gali biznesu zorganizowanej w poniedziałkowy wieczór we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki wyróżniono najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa i samorządowców, którzy zyskali uznanie przedstawicieli świata biznesu i nauki. W poniedziałkowy wieczór Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu pękało w szwach. Ludzie biznesu, samorządowcy i przedstawiciele najważniejszych wyższych uczelni regionu zebrali się w jednym miejscu, by wręczyć najbardziej prestiżowe w województwie doroczne wyróżnienia gospodarcze – Dolnośląskie Gryfy. Dolny Śląsk jest na pewno takim zagłębiem dobrze prosperujących, nowoczesnych firm i tutaj rzeczywiście corocznie w tych naszych nagrodach
mamy często klęskę urodzaju, gdzie rzeczywiście mamy dużo chętnych, dużo zasługujących na nagrody. Nominowani w tym roku to są firmy i organizacje, którymi można się pochwalić. Pośród nominowanych znalazły się 24 podmioty wyłonione ze 150 zgłoszeń. Zainteresowanie przedsiębiorców konkursem nie dziwi. Dolnośląski Gryf promuje i nagradza najważniejsze osiągnięcia gospodarcze regionu. Docenia innowacyjność i zaangażowanie inwestycyjne, zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności i wymierne korzyści, jakie regionowi przynosi 300 tysięcy dolnośląskich podmiotów gospodarczych. Gryfy są wyjątkowym prestiżem. Widzimy to po frekwencji ilości firm zgłaszających się, składających swój akces, jak również zainteresowanie w ogóle przedsiębiorców z Dolnego Śląska. I myślę, że popularność tej nagrody jest o tyle istotna, że co jakiś czas wprowadzamy nowe kategorie. Największym zainteresowaniem w konkursie cieszyła się kategoria Innowacyjny pomysł na biznes dla mikro i małych przedsiębiorstw, w której zwyciężyła firma Navitel. Jedną z nowych kategorii była nagroda dla pioniera wieku cyfrowego, w której bezkonkurencyjny okazał się Zieta Proces Design za stworzenie zupełnie nowej technologii obróbki stali, wykorzystywanej w różnorodnych dziedzinach przemysłu. Dziękuję bardzo rodzinie, bo to jest firma rodzinna. Dziękuję bardzo współpracownikom, wśród których jest dużo więcej kobiet niż w waszej kapitule. Dziękuję. Kolejną kategorią, jaka pojawiła się po raz pierwszy, była nagroda dla ambasadora Dolnego Śląska. Gryf trafił do zakładów ceramicznych z Bolesławca. Powody do radości miał też prezydent tego miasta, wyróżniony nagrodą dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem. W ubiegłym roku zostaliśmy dostrzeżeni w Londynie. We Wrocławiu było dłużej, ale się cieszę, bo rzeczywiście w tak znakomitym gronie dostać to wyróżnienie to wielki powód do satysfakcji dla mnie i dla całego zespołu ludzi, którzy zajmują się rozwojem naszego miasta. Serdecznie dziękuję. Wielka gala biznesu zgromadziła niemal 1000 gości. Wśród nich nie zabrakło przedstawicieli organizatorów ze Związku Pracodawców Polska Miedź S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pracodawców RP i głównego organizatora Zachodniej Izby Gospodarczej. Gryf od początku pokazał współpracę pomiędzy biznesem a samorządem, ale do tego dołączyła się nauka, bo przecież w kapitule są rektorzy. Dzięki temu uzyskujemy wszystkich graczy, którzy tworzą klimat, otoczenie biznesu. Tutaj się spotykają menadżerowie z wszystkich klas, zarówno biznesu, samorządu, jak i z nauki, bo przecież tu mamy do czynienia z rektorami, ludźmi, którzy zarządzają potężnymi organizacjami biznesowymi. Dolny Śląsk na gospodarczej mapie kraju, co podkreślano wielokrotnie, nie ma się czego wstydzić. Wręcz przeciwnie, pozostałe regiony zostawia daleko w tyle, czego najlepszym dowodem są doroczni laureaci Nagrody Gospodarczej Gryf. Ruszyła wycinka drzew w Legnickim Parku Miejskim pod budowę zbiorczej drogi południowej. Wykonawcy czekali z tym zadaniem do zakończenia okresu lęgowego. Okazuje się jednak, że wojewódzki konserwator zabytków nie wydał zgody na wycinkę jednego z drzew, co może nieco skomplikować realizację tej inwestycji. Przeciwnicy budowy drogi nie mogą się pogodzić, że arteria ma przebiegać przez zabytkową część parku. Urzędnicy przekonują, że tak nie będzie. Inwestycja ulokowana jest poza strefą parku zabytkowego i to wyraźnie podkreślam. Wojewódzki konserwator zabytków nie zgodził się na usunięcie jednego z dwóch drzew rosnących przy samej kładce nad Młynówką. Chodzi o drzewo numer 212. Miasto ma świadomość, że nie może go ściąć i przy okazji informuje, że dużą szansę na ocalenie ma także sąsiednie drzewo numer 213. Nie można szeroko wykluczyć, że to drzewo nie będzie wycięte, a dowiemy się o tym wtedy, kiedy wykonawca inwestycji zajmie się przebudową kładki. Sporną kwestią pozostaje także wycinka drzew z zabytkowej Alei Lipowej. Wiosną tego roku legniczanie protestowali przeciwko planom ich usunięcia, odkrywając przy tym, że występuje tu kolonia chronionego gatunku chrząszcza o nazwie pachnica dębowa. Drzewa tam rosnące będą związane z przebiegiem drogi. Chodzi konkretnie o cztery drzewa, z których trzy kończą swój żywot biologiczny i one wszystkie jako potencjalna siedziba pachnicy dębowej
będą przeniesione w inne miejsce. Jakie to miejsce, to okaże się w najbliższych tygodniach. Miasto wzięło pod uwagę krytyczne głosy mieszkańców i podczas realizacji tej inwestycji zastosuje nową metodę budowlaną, dzięki której ocaleje wiele drzew i krzewów, które pierwotnie miały zniknąć z krajobrazu. Tu zastosowano technologię poziomego podziemnego drążenia i takiego przepychania rur wodnych o dużych gabarytach, bo to 500 mm, które nie naruszają systemów korzeniowych. Zbiorcza droga południowa ma połączyć zachodnią część miasta ze wschodnimi dzielnicami. Arteria docelowo ma być przedłużona od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Sikorskiego na Piekarach. Ja wiem, że grają emocje, że dla mieszkańców drzewa, szata roślinna, ochrona środowiska to są bardzo cenne wartości i doskonale, ale dla miasta jako inwestora to są równie cenne wartości. Te cenne wartości to nie tylko droga, ale także największy w mieście most na Kaczawie, który ma powstać do końca maja 2018 roku. Koszt całej inwestycji to około 60 milionów złotych. Działkowcy z ulicy Legnickiej w Lubinie mają problem z dostępem do swojej działki. Wszystko zaczęło się, gdy zarząd wieżowca zaczął stawiać nowe ogrodzenie. Nie zgadzamy się na taką sytuację. Chcemy mieć swoje wejście, tak jak było do tej pory, żali się Jadwiga Dłubak. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Legnicy postanowił wymienić co najmniej 30-letnie ogrodzenia na nowe. Okazało się, że wiążą się z tym także zmiany. Teraz działkowicze będą musieli wchodzić na swoje ogródki przez alejki. 45 lat mamy tutaj ogródek i dlaczego nie może zostać tak, jak było do tej pory? Poprosiła nas o interwencję Jadwiga Dłubak. Nam o nic nie chodzi. Jeżeli podjęła prezeska decyzję o postawieniu nowego płotu, to my chcemy mieć furtkę. Na początku mówiła, że będziemy mieli, a teraz uparła się nie. Powiedziała, że nikt nie będzie miał, a tu na środku robi i na końcu. Zarząd ogródków działkowych Wieżowiec tłumaczy, że nikt z działkowców nie będzie miał własnej furtki od zewnątrz. Będą trzy wejścia i każdy specjalną alejką będzie mógł dojść do swojego ogródka. Po powszechnym przeglądzie ogrodu w 2016 roku przyszło zalecenie, że mamy zmienić ogrodzenia i między innymi polikwidować wszystkie furtki zewnętrzne ogrodu. Do tej pory nie było zastrzeżeń czy choćby informacji od innych działkowców, że są jakieś problemy. Zarząd mówi, że nie może robić wyjątku dla Jadwigi i Stanisława Dłubaków, bo to niesprawiedliwe. Są furtki, jak w planie zagospodarowania ogrodu, wejście do furtek i poprzez alejkę jakieś około 20-15 metrów tylko, jeżeli chodzi o panią Dłubakową. I żebyśmy nie mogli sobie furtki postawić za swoje pieniądze. Pani Stanisława Dłubak z mężem czują się bezsilni wobec tych przepisów. Uważają, że wystarczyłaby dobra wola, której ich zdaniem zabrakło. Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie, to spektakl, który do Centrum Kultury Muza w Lubinie przyciągnie tłumy widzów. Wszystkie bilety, a było ich ponad 800, sprzedano. Spektakl to gorzka satyra na temat systemu edukacji w Polsce. Pierwszy raz zostanie wystawiony na deskach sceny Lubińskiego Centrum Kultury Muza. Dwa lata staraliśmy się zaprosić ten spektakl do Lubina. Wreszcie jutro w środę pokażemy go dla ponad 800 osób młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Komedia muzyczna, w której tytułowy bohater Sam jest 13-letnim pechowcem. Nie ma przyjaciół, koledzy w szkole nękają go, a dziewczyna, w której jest zakochany, nie zwraca na niego uwagi. Spektakl został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie. Zdobył dwa lata temu nagrodę na najlepszą sztukę współczesną w konkursie ogólnopolskim. Przedstawienie z humorem opowiada o tym, że nawet największy kryzys może skończyć się dobrze, choć niekoniecznie tak, jakby życzył sobie tego bohater. Bardzo trudno w repertuarze polskich teatrów znaleźć właśnie jakąś sztukę godną zobaczenia dla tej grupy wiekowej. Sztuka trafia do młodych ludzi, bo opowiada o samotności całego pokolenia młodzieży, które nie znajduje poparcia u dorosłych. Bardzo się cieszymy, że udało nam się wreszcie zaprosić ich do Lubina. I to już wszystko w dzisiejszych wydarzeniach. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.